Ja już jestem w samochodzie, jadę wysłać paczki z Vinteda. Ciemność. Muszę skoczyć po wtyczkę, po rozpałkę i parę takich rzeczy pozałatwiać, więc zabieram was ze sobą. Może znajdę coś fajnego na półkę u nas, bo jadę do Mrówki przy okazji, więc może w Mrówce coś ciekawego się pojawi, napatoczy mi się w oczy i kupię. Całkiem przypadkowo wpadnę na to, przewrócę się, wpadnie mi to do koszyka, dojdę do kasy, jakimś cudem wypadnie mi karta bankomatowa i to wszystko zapłacę. Także, no nie wiem, wszystko się może zdarzyć. Jedziemy. The sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a paczki nadane, jadę dalej. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling. Never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. Do, 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 I wanna marry you. 'Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Dotarłam do Mrówki, także idziemy na zakupy świąteczne. No i te musowe też. Baby, take my hand, hold it tight, just like you do. Feel so good, so good. When I wake up in the morning and I see your face, I'm becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do. Ooh, and from the fields of flowers you chose to pick me, you're spreading sugar on my misery. Witamy się w kolejnym vlogu Masie z samochodu. Hello. Ja jestem Marta. Krzysiu. I z tyłu Miki. Dzień dobry, dzień dzisiejszy. Zaczynamy od fryzjera, ponieważ dzisiaj ma przyjść Mikołaj, ale nie dlatego trzeba iść do fryzjera. Absolutnie. Siostra Krzysia ma dzisiaj tylko czas, żeby Mikołaja obciąć, bo tylko on z naszej trójki zostanie obcinany. Mama zarasta, tata goli się sam. A z Mikołajem radzi sobie tylko ciocia Ula. Także kierunek fryzjer, potem jedziemy jeszcze w parę miejsc. Musimy jechać do Castoramy oddać panele, które tam mamy, których nie używaliśmy. Zawaliliśmy, bo tak szybko się zbieraliśmy, że o części rzeczy zapomnieliśmy zabrać z domu, która jest nam potrzebna na sklepach. Więc będziemy musieli jechać jeszcze raz. No ale cóż, jak się nie ma w głowie, to się ma w pieniądzach na benzynę. No, a dzisiaj będziemy Mikołaja obcinać trochę krócej, bo uznaliśmy, że będzie fajnie go przed świętami już ostrzeć, tak jakby na święta, więc będziemy chcieli go dzisiaj tak trochę bardziej wygolić. Mam nadzieję, że Ula się zgodzi, bo Ula kocha jego długie włosy i nie bardzo chce go tak bardzo ścinać. Tak jest. Ale mam nadzieję, że się zgodzi. Tak. Mniej więcej chcielibyśmy mieć fryzurkę, jaką miał na poprzednim zdjęciu świątecznym, takim naszym wspólnym. I w tym roku chcielibyśmy go może odtworzyć, zobaczymy co się uda z tego zrobić. A może będzie po prostu w tej samej scenerii, ale zupełnie inaczej wyglądać. No zobaczymy, to już za niedługo będziemy się zajmować. Mikołaj już jest niecierpliwy, bo chce wychodzić. Także widzimy się już u fryzjera. Ładne. Zobacz do lustra. Zobacz do lustra. No tu, tu, tu. Tak, lampa będzie za chwileczkę. Jakie długie ty masz. No mówię ci, że... Czekaj. A tu jest? Takie włoski obcinamy. Takie włoski? No. Tak, to twoje włoski. A ty nie lubisz śmietków, co? No, no zawsze śmietki daje takie tom, tom, tom. Włosy lecą, tak? Twoje? Tak, dużo włosów.
A ciocia ma dziurę w spodniach. Dziurę masz. Jest ta dziura w spodniach. Ojej. Ojej. Że byłeś gilgu dzieci? Czekaj, kochani. Zobacz co tam. Zobaczymy, czy on nam da. Jak nam nie da, to będzie lipa. To nie no to. Co to jest? Jak tatuś będziesz miał? Co? Ekstra. Ja? Ziur. Co? Masażyk? Masażyk. Ja. Fajnie. To jest Maria, nie widziałam jeszcze takiego dziecka, tylko siedziałam. Ja. Co to za? Ładnie to wygląda. Jaki? To jest blondyn. Patrzcie, blondyn. Tak, zaraz ci dam, czekaj. Zobacz. Ciocia robi tak bzyk. Fajnie, przyjemnie. Wow, ale ekstra. Ale będziesz męski. Jaki chłopczyk się zrobi. Akordę. Coś potrzebuję, żeby mi tam patrzył. Czekaj, weź tą małą. Weź go za gadę. Nie się patrzy tu. A tu widziałeś? Patrz. Możesz dotknąć. No, chcesz sobie dotknąć? Paluszkiem delikatnie, tak, uważaj. O, no, tak. To się otwiera. A tu jest taka lampka chyba. No. Teraz zobacz to. Patrz ile lampy. Gdzieś lampeczki tutaj. Potrafię połowę. O, nie, zgasło? Nie ma lampeczki. Ja. Jak zrobiłeś, że zgasło? Co ci masz rękę? Ja. Chcesz sam trzymać? Ale to już musisz asekurować. Dziękuję. Super. To czekaj, damy ci coś innego. To jest. Wow. Co to jest? Pach. Yeah. Odczepisz? No. Super. Idealnie. Nie zdalnie, ale jest prawie. Zresztą u dzieci zawsze widać. O, nie szkodzi. To różnica, bo one mają jeszcze nierówne włoski. Gęste i rzadkie. Mhm. A, co to? Jak mamusia. O, mamusi. O, jak fajnie. Ekstra! Ale byłeś dzielny, za to będziesz mógł włączyć i włączyć tam. Haha, parę razy. Dziękuję. Masz po raz kolejny wstaję z tego fotela. Jebłam się. Za co chwilę jesteś u fryzjera? No ja jestem non stop. Aj! Aha, tamta też działa, wierz mi! Mam na słowo! No nie dam rady! Dasz radę czy nie? Ja się za bardzo śmieję. Pierwszy przystanek zaliczony, jedziemy dalej. Teraz Castorama. Mikołaj był mega dzielny, w ogóle Ula powiedziała, że, to jest, że nigdy w życiu nie obcinała tak mojego dziecka maszynką, bo w życiu nie dałoby rady usiedzieć. Także Mikołaj jest, no jak zawsze to mówimy, wyjątkowy. Nie, fajnie go obcięła, króciutko tak jak chcieliśmy. Tak więc super. Tak, wygląda mega fajnie. Jak zawsze szybko, sprawnie i bez płakania, bez niczego. Bez niczego, zadowolony, ciekawy, nawet wie już jak robi maszynka do strzyżenia. Czyli bardzo podobnie jak odkurzacz, bo odkurzacz robi więc czujecie tą różnicę w intonacji. Jedziemy dalej. Dotarliśmy, Mikołaj zasnął, także Krzysi idzie sam, bierze panele i potem jedziemy dalej, bo będziemy musieli małego obudzić, więc ja zostaję w samochodzie. A Krzyś zabiera, o, tutaj te panele, bo o te rzecz się tyczy. Nie wiem, czy on śpi. Mikuś? Śpi, no co ty, nie rób mu tak. Sprawdzam. Idź, śpi. Oh,
będzie kochać dupa? Nie, nie. Co tu wyprawiasz w tym aucie? Nic. Dobra, jedziemy dalej. Bez problemu? Tak. 89 zł. 89 zł to było? No. Love you, love you, love you, love you. Zostawiam chłopaków, bo Mikołaj śpi i idę sama. Do Jyska. Powinien sypać śnieg, a nie padać deszcz. Ewidentnie. Takie mam małe życzenie na ten grudzień. Nowe krasnoludy, tak? Jeszcze nie mamy, ale to mi taką moją sfilcowaną brodę chyba. Trochę straszne. Gdybym miał snowboard, to bym wziął. Tak to nie. Co te? No, ale były większe. W tamtym roku były. Idziemy jeszcze zejść na drugą stronę, może tam. Teraz bardzo ważna rzecz, bo będzie przychodził Święty Mikołaj, więc to nie jest dla wszystkich dzieci. Najpierw obejrzyjcie sobie to sami, żebyście wiedzieli, czy chcecie im to pokazać. A jeżeli oglądacie z dzieciakami, to możecie od razu przewinąć do tej minuty, która się tutaj wyświetla, żeby magia trwała nadal. Dzień dobry, dzień dobry. Ja, słuchajcie, zabieram się za przygotowanie worka Mikołaja, jakkolwiek to brzmi. Miki jeszcze śpi. Co jest zaskakujące, bo mamy za 15:09, ale pokażę wam, co tutaj dla niego mam. Mam też tutaj prezent dla Krzysia. Mikołajem będzie Krzyś, więc zaraz będziemy się ubierać, bo przypuszczam, że mały za niedługo się obudzi. A chcemy to zrobić z samego rana, żeby on też miał dobry humor, był świeżo po spaniu i tak dalej. Więc już wam pokazuję, co tutaj mam, bo uważam, że znalazłam hit. Nasz Mikołaj kocha auta, więc stwierdziliśmy, że fajną opcją będzie przytulanka właśnie z samochodem. I wygląda to mega, aż to były czerwone i niebieskie, ale ostatnio ma jakąś fazę takie i przytula cały czas takie niebieskie autko, które zostało w kalendarzu adwentowym. Będzie niebieskie. I ja tutaj mam po prostu tak to wpakuję, bo Mikołaj ma trochę problem z otwieraniem tych paczek jeszcze, więc tak sobie bez problemu wyjmie to ten samochód. A mam tutaj jeszcze takie coś dla niego, to jest z kolei czerwone auto, więc to też mu tutaj włożymy. Tutaj już mam prezenty dla Krzysia, też spakowane. My stwierdziliśmy, że prezenty, które odpowiadają za 6 grudnia w kalendarzu adwentowym, będą również prezentami naszymi, żeby już, wiecie, nie eskalować tak tych wszystkich prezentów, to wszystko jest fajne, no ale wiadomo, że co za dużo, to niezdrowo. Mały to inaczej, w przyszłym roku będzie to, wiecie, bardziej ogarnięte. Ja mam taki worek dla Świętego Mikołaja, więc wpakujemy wszystko. Zaraz wam pokażę. Tu ma jeszcze, Mikołaj dostał jeszcze od innych Mikołajów paczki, ale to my akurat dostaliśmy od cioci Kasi, wujka Jarka wczoraj, więc akurat ona też powędruje tutaj do worka. O, rany, bumbel, dużo tego. Ale dobrze, mam taki duży worek.
lepiej tutaj. Ojej, aż mi worek się rozpękł tutaj. No co zrobisz? Taki napakowany prezentami, że aż się rozpękł. Dobra, to sobie pochowię, ja już tu, wiecie, posprzątałam. Wczoraj byłam w Mrówce, przyszły ze mną do domu gwiazdy betlejemskie, bo było akurat 8 stopni, stwierdziłam, że mi ich nie wymrozi. Wsadziłam je po prostu w takie koszyczki, tutaj natomiast jeszcze nie mam osłonki na doniczkę i tutaj mam drugą, no te koszyczki tak średnio wyglądają, bo tutaj wszystko widać w ogóle, jak to jest zamknięte. Ktoś mi powie, że nie ma gwiazd betlejemskich w domu, bo gwiazdy betlejemskie są trujące. A ja mam zwierzaki, jak to mogę mieć gwiazdy betlejemskie? No mam zwierzaki, które jakby są bardziej mięsożerne niż gwiazdo betlejemskożerne i jakby nie są nimi zainteresowane, a jeżeli chodzi o Mikołaja, no to ja sprawdzam cały czas, one są, będą w takim miejscu, że on nie ma do nich dostępu. A dla mnie święta bez gwiazdy betlejemskiej, no to nie święta, nie? Moja mama zawsze kupowała gwiazdy betlejemskie i ja też tą tradycję u siebie w domu przemycam. Wczoraj widziałam w ogóle taką gwiazdę betlejemską, która wyglądała jak takie wielkie drzewko. Można tak to zrobić, no nie wiem ile kosztowała, pewnie w cholerę, no ale nie podobał mi się ten czpień, bo jednak to taki jest krzakowy czpień, nie drewniany. Dobra, teraz sobie otworzę, przyszedł nam catering, zobaczymy sobie co mamy na dzisiaj. Już widzę coś dobrego. Dobra, tak. I tak, Krzyś ma to samo, więc wam pokażę. Tutaj mamy śniadanie i to jest szakszuka na śniadanie z papryką, pomidorami, z papryką, pomidorami i pieczywem. Powiem wam, że ja jeszcze w życiu nie jadłam szakszuki. Jedliście szakszukę? Ja cały czas, to takie modne danie się zrobiło. Pierwszy raz ją będę jadła. Zawsze chciałam ją zrobić, ale jakoś nigdy się nie złożyło. Także fajnie, że będę mogła spróbować. Tutaj mamy obiad, o pycha. Mamy tutaj kurczak w sosie pieprzowym z kaszą, pęczak i surówką z papryki, pomidora i ogórka. I wygląda to tak. Ja wam potem to pootwieram. I mamy tutaj kolację. Mikołaj będzie przeszczęśliwy. Tagliatelle ze szpinakiem i serem feta. Mikołaj strasznie lubi szpinak, powiem wam, że mega go je, z czego się bardzo cieszę. Jedyne, co mu tak dziwnie wchodzi i nie kuma, ale je, to brukselki. Wiadomo, że to się wszystko może zmienić, natomiast w tym momencie Mikołaj jest wszystkożerny i ostatnio nawet jak dostał brukselkę, to on sobie chwycił i obierał po kolei każdy listek i zjadał, no nie? Tak jak kwiatuszka. Jeżeli chodzi o tą dietę, kupowaliśmy ją sami, zresztą mówiłam, ale ktoś może być tu pierwszy raz. I dostaliśmy kod rabatowy, taki wiecie, automatyczny, więc od razu wam przekazujemy. To jest 7% na dietę, więc jeżeli ktoś ma ochotę, daję w opisie pod filmem i w pierwszym komentarzu. I ja nagram wam takie podsumowanie tej diety, bo jest o wiele lepiej niż w tamtym roku, ale człowiek uczy się na błędach. Jeżeli macie jakieś pytania, no to piszcie w komentarzu. I ta dieta też jest na całą Polskę, więc to nie jest tylko lokalnie, ale oni mają swoje siedziby w całym kraju. Pokażę wam strój Mikołaja, bo kupiłam Krzysiowi, także idziemy właśnie po niego teraz. Nie jest to, wiecie, jakiś niesamowity, Bóg wie jak, wypasiony strój. Najtańszy, najprostszy, najbardziej klasyczny. Zobaczymy, czy Krzyś w to wejdzie, bo Krzyś jest duży, wysoki i taki barczysty. Wczoraj widzieliśmy fajniejsze stroje w Auchanie, ale Krzyś powiedział, o przecież mamy i coś tam. I na przyszły rok chyba bardziej przemyślę kwestię stroju dla Mikołaja. Zobaczymy, czy w ogóle nasz Mikołaj pozna świętego Mikołaja, czyli tatę, nie? Ho, 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 Merry Christmas. Fajnie. Powinno być całkiem nieźle. Będę szukała przede wszystkim brody lepszej jakości. To musi być strasznie ciężkie chodzić w takiej brodzie. Z drugiej strony mam wrażenie, że taka broda niesamowicie grzeje posiadacza takowej brody. Także ja już wszystko rozumiem, dlaczego Mikołaj miał długą białą brodę, bo na biegu nie mrozi. Gdyby można było zapuścić ją w ten sposób, to prawdopodobnie Mikołaj wyglądałby tak. Ale się nie da, więc no. Dobra, strój przygotowany. Trzymajcie kciuki, żeby Krzyś w niego wszedł. Ja sobie tą folię zostawię, bo potem go do tego z powrotem wpakujemy. I co, czekamy na pobudkę Mikołaja. Ja tutaj sobie jeszcze ogarnę i posprzątam resztę. I widzimy się już, gdy Mikołaj święty dotrze. Teraz widzę, że cały poprzedni materiał nagrywałam z ciapniętym tuszem tutaj na oku.
bo ja tak mam. A chciałam, żeby dobrze zaschnął, żeby mogła go zdjąć. Notorycznie to robię. Każdy makijaż muszę sobie ciapnąć oko. Już mąż się ze mnie śmieje, bo mówię za każdym razem jakaś ciapa. Krzyś coś tu kombinuje. Widzę, kochanie, że coś masz ze sobą. Jeszcze odłożę ci klej. A ty też masz klej. Ja też mam. To trzymaj. O, dziękuję. Proszę bardzo. Gdzie to masz plan? Nie ma po co. Co bym byś z siebie zrobił? No nie mam dla tego pojęcia, kochanie. Dobra. Ale to powiedz, o co chodzi? Ja już mówiłam wcześniej. Ubieramy Mikołaja. Miki nie widzi. Więc święty Mikołaj. To ja. Tak. Nadchodzi. Nadchodzi. Przebiorę się, bo Mikołaj w tym roku ma bardzo dużo zajęć. I nie da rady dojechać do każdego dziecka. I dzwonił do mnie, czy dam radę ogarnąć Mikołaja. Bo Krzyś jest tajnym pomocnikiem Mikołaja. Tak, więc zadzwonił, pytał się, Kolo, tutaj mamy strasznie dużo spraw, te elfy nie nadrabiają. Czy da rady mnie wyręczyć? Ja mówię, no jasne, spoko, mam list, mi powiedział, co dostał, co Mikołaj chciał dostać w liście. I przygotowaliśmy wszystko. Tak. Także teraz Krzyś musi się magicznie zmienić w Mikołaja. I jak będziecie grzeczni, to może do was też przyjdzie, a może już przyszedł, także dajcie znać. Dokładnie, może do was przyszedł ten taki, wiecie, taki z północy. Z bieguna. Z bieguna północnego, przepraszam. A ja muszę się przebrać, bo nie dał rady. I jak to dobrze mieć Mikołaja w domu? Widziałam, kogo poślubić. Widziałam kilka pasków. Zobaczysz, który. Ten. Czy zaczną ślubkę z tyłu? Pod brzuchem Mikołaj zawsze ma tak, o, żeby pokazać brzuch. Jesteśmy przygotowani, gotowi. Prezenty są. Wyglądasz ekstra. Idę do niego. Dobrze. Teraz wracamy, jak tylko Mikołaj. Mikołaj Marta przebierze. I będę wyręczał Mikołaja świętego. Tylko sobie muszę poukładać wszystko. Tutaj broda. Git. Czuć tą magię w powietrzu. Kto to tam będzie? Święty Mikołaju, chodź do mnie, tak? Kto to? O ja! Ja, dzień dobry! Kto to przyszedł? I to pan, mały Mikołaj? Święty Mikołaj! Zobacz, jaką ma brodę! Kto to? Cześć, Mikołaju! O, może psy wyniesiemy gdzieś, nie pożarły! Chodźcie. Byłeś grzeczny? Czy byłeś grzeczny, Miki? Byłeś grzeczny? Ho, ho! O, mam dla ciebie prezent. Dostałem twój list, o którym sobie wysłałeś list do mnie, tak? Rzucałeś do takiej skrzyneczki. Tak, widzisz, mam magiczna. Dla ciebie prezent. Yeah. Ojej! Pozwólcie, że sobie spocznę. Tak, Mikołaj, usiądź sobie. Ciężkie prezenty są. Ojejcie. Idziesz do Mikołaja? Idziesz do Mikołaja? Jaki grzeczny chłopiec. Ja. Ale masz piękne ubranko. A umiesz powiedzieć auto? Powiesz auto? To co? Może dostaniemy prezenty, prawda? Tak, myślę, że to jest najlepsza pora na prezent. Och, tak. Dobrze, czyli mam wziąć Mikołaja, czy Mikołaj zostaje u mnie. Dobrze. A ty, drogie dziecko, pomóż mi otworzyć dobrze, mój wór z prezentami. Co my tu mamy? Ja będę podawała Mikołajowi. Bo to musi być od Mikołaja świętego dla naszego Mikiego, tak? Co ja tutaj dla ciebie przyniosłem, a raczej co dla ciebie moje elfy zrobiły? Ja moje elfy zrobiły dla ciebie
Coś takiego! Miki, zobacz! Co to jest? Co to jest? Jak to się nazywa? Dobrze, to mam zabrać, okej. Okay. I następny prezent dla ciebie, mój drogi Mikołaju. Słyszałem, że byłeś bardzo grzeczny. Pomogę. Następny prezent to takie auto. O, takie rysowałeś? Czy to takie? Chyba identyczne. Proszę. Pięknie, dziękujemy. Powiedz dziękuję. Chcesz? Takie? Będziesz z nim spał? Chcesz iść do mamusi? Proszę bardzo. Dobrze. Drogie dziecko, chodź na kolanko. Ja? Tak. Dla ciebie też coś mam. Mama idzie teraz na kolanko. Auta. Auta, dobrze, proszę tutaj. I tutaj masz auta. Może otwórz mu, niech się już bawi. Otworzymy auto. A ja mam pytanie, gdzie jest jakieś ciastko dla Mikołaja? Zawsze w każdym domu przygotowane są ciasteczka dla Mikołaja. Mikołaj bardzo lubi ciasteczka. Och, dziękuję bardzo. Mikołajowi. A, tak? Ciasteczko. Ty też chcesz ciasteczko? Proszę. O, super. Największe, tak? A, ty Mikołajowi dajesz, brawo! Ta. Grzeczny chłopak. A to jedno ciasteczko, bo Mikołaj ma tyle domu, że nie wie, że on zje tyle. Chyba musisz jakimiś nożycami. O, ty jeszcze pomagasz! Dziękuję bardzo! Ja tu mam jeszcze prezent dla twojej mamy! Dobra, Mikołaj, na razie będziesz miał autko z kartonikiem, bo mama sobie nie potrafi... Tak to elfy Miki zapakowały, że mama nie wie, jak to rozpakować. Potem się tym zajmiemy. Proszę, zobacz! Dziecko drogie, chodź do mnie. Czy byłaś grzeczna w tym roku? Zawsze. Pomagałam mężowi, pomagałam synowi, pomagałam sobie. Dobrze. Robiłam wszystko, żeby dostać prezent. Powiedz mi jakiś wierszyk. Na kotek, na płotek. I mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, ale dobra. Dobrze, już zasłużyłam. Zajmij mojej kotek, jeszcze raz muszę dokończyć. Niech ja znajdę prezent dla mojej dla małej, małej Martusi. Kochany też mogłoby być. Proszę bardzo, elfy pakowały. Co to? To jest to, o czym marzyłaś, to, o czym dostałem w liście od ciebie. Dziękuję. O, jaka śliczna, dziękuję. Piękna. Trzymaj pudełeczko. Tak. Mama sobie od razu założy. Dziękuję, Mikołaju. O, dziękujemy. Ma, piękna, zobacz, jaką mama musiała ładną. Podziękuj mężowi. Dobrze, przekazał Mikołajowi, tak? Ja tutaj coś jeszcze mam, ale dla kogo to? Mikołaj, ja tu jeszcze coś dla ciebie mam. Teraz mamusi pomagałeś, to magicznym sposobem elfy mi coś dla ciebie dorzuciły. Bo to jest taki magiczny worek. Proszę. Mikołaju, mam dla ciebie jeszcze ciuchcia. Ciuchcia z klocków, ale ekstra. Otworzymy? Otworzysz z Mikołajem? Ale to elfy zapakowały. Hermetycznie. W tym roku zainwestowałem im w zgrzewarkę. Super, przynajmniej zabawki się nie kurzą. Poprzednio niestety często zabawki przychodziły obkurzone, zamoczone, a teraz nie ma problemu. Proszę. Wow! Przytulisz Mikołaja? Przytulisz Mikołaja, Mikuś? Ale słodko, super! I mam dla ciebie jeszcze czekoladkę i jakąś pomarańczkę. Ja, jak leciałem do ciebie przez Afrykę, to zerwałem, a właściwie to przywaliłem. Ten. Co tam jeszcze chcesz? Trochę słodyczy. Jeden na miesiąc. To jest chyba coś jeszcze tam jest, to nie jest takie zwykłe, tak mi się wydaje. To jest jakaś kredka. A to są kredki, przepraszam, elfy mnie zamotały. Nie, to jest czekolada! A nie, jednak czekolada! Elfy mnie zamieszały! A, bo tutaj jest zły.
Te elfy zawsze mi robią. Ale niespodzianka. Bam. Bam. Jeszcze mam tutaj coś dla twojego męża. Wspaniałego człowieka. Uwielbiam gościa. Uwielbiam. Fantastycznie, ja też. Najbardziej, to jest mój ulubiony człowiek. I wiem, że Krzychu zawsze mu brakuje majtek, więc proszę bardzo. Dziękuję, Mikołaj już sprząta. Trzeba posprzątać. Ja wiem, Mikołaju, ja mam mało czasu, Mikołaju, bo czekają na mnie kolejne dzieci. Oh, super. Apa do Mikołaja, apa! Ale chcesz się bawić z Mikołajem. Dobrze, jeszcze mam chwilę czasu. Zobacz. Teraz miałem takie niegrzeczne dziecko następne, no to nie muszę tam być. Ale pięknie. To co, zrobimy papa Mikołajowi, bo Mikołaj musi iść do kolejnego dziecka. Wiesz? Zrobimy mu papa? Papa Mikołaju, papa, co złego to nie ja. Posprzątajcie tutaj, bo to straszny bałagan. Będziemy grzeczni i ładnie posprzątamy, tak? Przytulisz jeszcze Mikołaja? Przytulamy. Do zobaczenia w przyszłym roku. Papa, do zobaczenia Mikołaju. A co to Mikołaj zrobił? Ja, poszedł pa. Ale ci przyniósł prezenty. Poszedł już Mikołaj? Nie podoba ci się, że poszedł Mikołaj? Ty się też nazywasz Mikołaj. Papa poszedł, tak. Święty Mikołaj poszedł papa. Dasz prezent od Mikołaja dla taty? Dostałeś coś od Mikołaja? No tata, mówimy ci, był tutaj chwilę temu Mikołaj. No co ty? Święty Mikołaj z taką wielką brodą do nas przyszedł. Tak? Kurczę, że na chwilę tata musiał jechać. No, nie było mnie. Ach, to dostałeś. To dostałeś? Tak. Ciuchcie? Jak super. Ci. Super. Cześć, kochanie. Czuć cię biegunem. Mikołaj mi poprzytulał. Au. Dasz tatusiowi jego prezent od Mikołaja? Mikołaja? Tak, no przecież Mikołaj o tobie nie zapomniał. Absolutnie. O. Dasz tatusiowi? Bo ty też jesteś Mikołaj. Tu. O, to dostałeś? To dasz jak tatusiowi? Super. To jest prezent dla tatusia. I to dla mnie jest? Tak, coś jeszcze, prawda? To jest jeszcze dla tatusia, tak? O, Mikołaj pamięta, mówiłem mu ostatnio na piwie, że... No, bo my się tak spotykacie, to ja już wiem, do kogo ty jeździsz. A to dostałeś? Ty dostałeś? Ale ty dostałeś prezentów, Mikołaj. Ale piękne, prawda? Siuszaki też dostały od Mikołaja prezenty. Proszę, daj Daluni. Ojej, aż się Dalunia popchnęła. Jeszcze dasz Alicie, tak? Chodź, Lolita. Chodź. Ale to pachnie, ty sama bym to zjadła. Powołaj, jak pepisy. No, o, fajnie pachną. Co to jest? Daj tatusiowi. Znaczy nie tatusiowi. Alicie daj, Alicie. Alitki. Alitki to jest. Mama se pomyliła. Tutaj, tu. Ali, tu. Ali, tu. Ojej, ojej. Dziękuję ci bardzo. Będę podpisywał wszystko. Ten długopis z grawerem dla mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.